wszystkim. Opowiem 7. Ściąg Amaju i Castle Maestro. Dobra. Idziemy tutaj. Tutaj czeka nas kolejny Yuiki. Ale najpierw, może jednak znajdziemy miejsce na coś. Tego nie potrzebujemy. Barn, harvest level plus 1, mining level, tego potrzebujemy. Na wszelki wypadek, jeżeli się na to napotkamy, to będziemy mogli to wykopać. Dobra, do dzieła. Dorwaliśmy cię w końcu. Dobra, tym razem się nie wyślizgniesz. Ja przygotuj swoją pałkę na Yuiki. Nigdy nie działa. Strata czas. Rurin Yuiki-chan, kami-sama no Fia desu. Ima sasukeru kara ne. Rurin Yuiki. Toroka. Mada ware o damasu tsumori ka. Sono youna furumai o shitemo, kizuna o tachikiru koto nado dekinu to. Czekaj. Rurin Yuiki? Ranrin Yuiki. O, muszę poprawić nazwę poprzedniego filmu, bo się źle nazywa. Ranrin, Rurin. Ranrin, Rurin. Nie będę nawet próbował go zapamiętać jego imienia. To nazywa dwie postacie prawie tak, dokładnie tak samo. Mówiłem, Fia, szykuj pałę. Nie, nie przywołujcie jej. To nigdy się dobrze nie kończy. Zawsze byłeś Avaru. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? あるんだけどな。前にもあった?
貴様のような無礼な輩など知らん。やっぱりいた気がする。前に神様たちと戦った時にさ、我はこの水脈を守る、それが主から与えられた使命であるとか言ってた頭でっかち。そこの水星、弱ってるみたいじゃない。あんた一人で守りきれるの？あの人たちに助けてもらえば？我が守るゆえ、敵の力など借りる必要はない。頭でっかち、それで本当に主の命令なんて守れるの？いいね、眷属といえどそれ以上愚弄するならば敵となります。怒らせちゃった。おかしいな。ダブラロボットランドリン。i robota tutaj skończona na razie. Komatta. Nanika gokai ga aru ki ga suru nda yo ne. Watashi o dare ka to machigaete tari suru no kana? そうだね。Dobra. Dużo gadania o tym, że chcieliśmy pogadać z tym Rarin Yuiki i go przekonać, żeby po dobroci się do nas dołączył, ale nadal widzi nas przeciwników. No cóż, trudno. Zareagował tak samo jak każdy inny Yuiki i chyba skończył tak samo jak każdy inny. Dobra, zapiszmy grę. Bo mamy tutaj Loose Condition. Chyba jeżeli pozabijają którąkolwiek... Jeżeli zabiją Rarin Ruiki albo te duszki, które są z nim, to przegraliśmy. Musimy ich wyratować. Dobre. Na co jesteście wrażliwi? Karina nie ma z wami startu. Ale za to Rarin, Ranri, jak najbardziej. Czy wyekwipowaliśmy cię w twój Cyclone? Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie. Możesz już jednego z nich zdezintegrować. Tak, tak. No to do dzieła. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, czym chcemy was atakować? Ogień może być ok. Ogień powinien wystarczyć. Dobra. Fior. Weź Night Medal. Chcemy ich. Ich nie chcemy, ich też nie chcemy. Szukamy teraz głównie dwugwiazdkowych potworów. Night Medal i Pit Cleaver. Dobra, Ior. Startuj. No i dobra, to chyba tyle, co mogliśmy zrobić w tej turze. Dosyć szybko schodzi. Dobra. Nie ma żadnych akcesoriów. Weź Veteran Ring. Masz jakieś akcesorium? Masz sobie.
Dobra, co teraz możemy zrobić? Ciebie możemy jeszcze poruszyć. Przejść na bok. Raz, dwa, trzy. Tutaj wejdziemy, to może zaatakować tego następnego. Dobra. I jeszcze jej Mikiu. Dobra. Jak sobie dają radę? Jako tako. Ranry się wziął do roboty. Dobra. Na tyle ich posłabiał, że powinniśmy w stanie ich pozbierać. Dwa razy 74%. Dobra, spróbuj. Okej. Długo. Strata ruchu. Runry. Okej. Czy zadziała? Ty. Łuk. Jakiś lepszy. Spróbuj go. O, Monster Capture. Dobra, spróbuj tak. Dobra, to też była strata ruchu. Czy nie teraz? Avaro może go dokończyć. Albo i nie. Ranry. Przemieść się tutaj. Już miała prawie wszystko w zasięgu. Raz, dwa, trzy, cztery. I Kiu. Nie wiem, powiedzmy. Dobra. Rarin chyba powinien sobie dać radę. Dobra. Czy jesteś w stanie jego zdjąć? Nie bardzo. Dobra, ona na szczęście ma jeszcze sporo życia. Może... Tak. Jego zdali mi. Ja, raz, dwa, trzy. Tutaj możesz najdalej dojść. Dobra, w ten sposób w następnej turze jesteśmy w stanie go zaatakować. Momencik, ciebie chciałem gdzieś indziej przemieścić. Chociaż w sumie i tak niewiele zrobisz. Dobra. Przemieśćmy się tutaj, bo nie wiem, czy on nas zechce zaatakować. Zostawię mu wolną rękę, żeby tego nie zrobić. O, też mam dosyć niezły zasięg. Trafia. Volley. Weź Veteran Ring. I teraz Volley. Nie tego oczekiwałem. To też nie zdarnie. Jor, dokończ. A to się to znasz na robocie. Dobra. Co Rarin, czy jak mu tam
Będziemy musieli go jeszcze walnąć pałą po łbie. それも貴様らの計りごと。やだな、そんなつもりじゃないって最初から。え、なんかセルたちが寄ってきた。 何何、もう分かったってば。そんなにお礼しなくていいよ。今話してるところだから、また後でね。 Te Jundajny się przekonały do Fii. Że twoje oczy cię zwodzą. にわかには信じがたいが確かめるほかない。いざ。いいじゃん。Dobra, chyba będzie trial by combat. Dobra. Na szczęście nie ma dojścia do nikogo ważnego. Ją może troszkę poharatać. Ale możemy się ustawić w pozycji do kołowerowania. Raz, dwa, trzy. Momencik. Odblokowaliśmy dla Kareny. Jaką masz odporność na ziemię? Słabo, super. Jeżeli zdeplujemy Karynę, jaki twój cracked bullet, jaki ma zasięg? Range 3. Dobra, pozbędź się capture, weź crack bullet, tutaj, wrzucić i tak, możesz go nieźle poharatać, to Karyna, do dzieła. Momencik. Zobaczmy, jak gość wygląda. Dobra. Ciekawe, co teraz będzie chciał zrobić. On ma odporność na pioruny? W sumie tylko na ice ma odporność. Dobra. Atakujesz Orarin. Myślałem. Cover. Okej, okay, idealnie. Możliwość na R. Możesz mu jeszcze raz przywalić. Z jakiegoś powodu teraz zadajesz większe obrażenia. A, innego ataku użył. Wcześniej używał ataku na zasięgu 3. Teraz używał ataku na zasięgu 2 i ten ma większe obrażenia. Dlatego teraz Karyna tak podziurawił. Dobra. Te ekspy. Jesteś, Avaro, w stanie mu coś zrobić? 10 razy 2, 20. Właściwie ile potrzebujemy, żeby cię spacyfikować? Nie jesteś w zasięgu. Jest drobny problem. Byś tutaj. Ty przemieść się tutaj. Dobra, Avaro. Pacnij go jeszcze. Nie powinieneś go zabić. Dobra. Dobry level up. Dobry. Super. Dobra.
Ty zostań tutaj z naszym wentylem bezpieczeństwa. Dobra, broń się. Niewiele z tym zrobisz. Okej. Okay. Yuki capture. Dobra. Załóżmy coś takiego jak Mercy Bangle. Upewnijmy, że tym nie zabijemy go. A, ma też Pierce. Szanse na to, że jego ataki ominą obronę. Dobra. Teraz Fia, możesz go spokojnie spacyfikować.間違っていたということか。だだだ。やったよ。正気に戻ったみたい。この気配、間違いない。我が主よ、よく戻った。え、我が主？もしかして私のこと？ あなたから伝わってくるこの力、もはや違いようがない。懐かしく、愛おしい気配。うん、そう。私も会えて嬉しいよ。長い眠りの最中に異常をきたしてしまった。あなたに助けられなければ、 Pali, okej. Okay. Ciekawe kiedy się, jak dawno się obudzili, czy razem z Fio się obudzili, czy jak? Odpracujesz to, niewolniczą pracą jako wojownik, czy czym tam jakkolwiek jesteś. 精神誠意働きたいわ。どうか。ああ、じゃあ一緒に戦ってくれるんだ。ありがとう。これからよろしくね。承知した。我が主よ。それ以上我が主に近づいて。 Szczęście nikogo to nie obchodzi, Rurin. Rurin. Eryuki, tak będziemy cię nazywać. Dobra. Final points defeat. Tak, właśnie, tutaj jest jeden mini-boss, którego póki co raczej nie mielibyśmy szansy pokonać. Wrócimy to, nie wiem, jak będziemy około 25 poziomów. Na razie to będzie leżało odłogiem ta mapa. Dobra,
pokonaliśmy Eryuki. I jakaś była tam gadka szmatka, że tak, że rozpoznał w Fii swojego pana, czy tam mistrza. I okazało się, że ten, że nie lubi Awaro, że uważa go za niebezpieczeństwo. Tak, mamy już 3 Jujki. Tak, Karin traktuje Fię jak matkę. Ranri to tak trochę się z niej nabija, a trochę próbuje ten romansować z Awaro. A Rurin na odwrót, nienawidzi Awaro i uważa Fię za swoją panią. Dobra, co ty masz? Masz Pierce 2, 15% szansy na... A, połowiczne, myślałem, że to kompletnie omija def, ale nie. Zmniejszenia połowę def. Masz ten atak o zasięgu 4, masz Goddess Aid, tak jak wszystkie jujki. Water Blessing, dodatkowe obrażenia Water. Nie wiem, czy to znaczy, że musi stać na wodzie, czy to wszystkie jego ataki wodne mają ten bonus. Nie mam pojęcia. Plunge Dive. Masz latanie oraz dive, to jest przydatne. Water Bullet. To już... Mikiju widzieliśmy. Ponadto siła... Inteligencja też takie... Bez dodatkowych upgrade'ów Rurin ciężko cokolwiek z nim zrobić. Ma dobry zasięg, ale praktycznie nie zadaje obrażeń, a też nie za bardzo nadaje się do tankowania obrażeń. Kiedy pokupujemy mu trochę upgrade'ów, zyskuje nowe ataki, które mają bardzo duży zasięg, do 4, 5 pól czy nawet więcej. Wtedy się przydaje jako taki snajper dalekozasięgowy, ale trzeba trochę w niego władować, żeby nadało się do czegokolwiek. Dobra, a propos do nadawania się. Jeśli coś ładować, możemy. Physical resistance. Nie chcę wydawać dwójek. Tylko jeszcze po farmie. Masz capture attack. Dobra, tego też nie chcemy. Dobra, będę musiał pofarmić trochę, żeby ich poupgrade'ować. Dobra. Zapisujmy często, zobaczmy co się u Fii dzieje. Poza tym jak ci wiatr wieje we włosy, bo mówiłem, że wtedy to ci rujnuje. Awaro, mega-ryoku ga tamatte kita yo. Karada ga poka-poka shite kita kara wakaru nda. Soro-soro idou dekiru to omou. I Infurs może się wkurzyć, że podchodzimy do dużego miasta. その時はキスニルさんもいるのかな。
Oczywiście, że będzie. Możesz sama też się wziąć do roboty, może tej Yuiki swoje zagoń, żeby nie wiem, coś postawiły jakiś mur czy coś. Ten nowy, ten niebieski chyba bardzo się aż się goni do... aż się pali do pracy. Tym razem to zadziałał ten tekst. Avaro nie jest bóstwem, ma dużo większą szansę na zejście. Kto to? Okropne. Chyba się nie odpali automatycznie. Mam nadzieję. Dobra, Fia przyszła wieczorem do Avaro, powiedziała, żeby uważał na siebie, żeby
nie przepracowywał się przy fortecy. Navarro natomiast powiedział, że to nic takiego, że lubi pracować nad fortecą. To jego pasja. I że podziękował Fii, bo dzięki niej ma tak okazję na to. Gdyby nie Fia, nadal by łapał jakieś małe robótki za małe pieniądze i tak próbował się dorobić. Coś tam jeszcze mówili? W sumie chyba nic ważnego. Dobra. Dobrze, że gra się jeszcze nie paliła dalej. Mamy jeszcze jedną rozmówkę z Randri? Randri. Co robisz? Ktoś cię przywołał? O nie. Ranri, odstaw to na półkę natychmiast. W sumie szukaliśmy królika doświadczonego na to. Może w sumie jednak nie. Dajemy! I! Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie. Ranri, nie słuchaj się. Bierz to, dopóki mu ci nie spróbuję zabrać. Chyba tego nie zamierza robić. Okej. Gocisama deśta. Dziwne takie wyrażenie, które akurat Duolingo uczy. Z jakiegoś powodu mówię tylko gocisama, a nie gocisama deśta. Dobra, dostałaś 5 dodatkowych SP. Dobra. Ten medicine, który wyprodukowaliśmy wcześniej, który daliśmy posmakować Fii trochę, ale potem zabraliśmy jej, bo było zbyt niebezpieczne. Randri wzięła i wypiła cały za jednym haustem.
a potem dostała plus 5 do SP. I to jeszcze nie koniec. To będzie miało daleko idące konsekwencje w przyszłości. Tak. Ale to kiedyś indziej. Zobaczymy. Dobra. Pytanie, czy jak wyjdę z fortecy, to automatycznie się ruszy, czy muszę kliknąć Rockbell? Nie, muszę kliknąć Rockbell. Świetnie. Dobra, zanim to zrobimy, to zrobię sobie kolejną rundkę farmienia. Spróbuję poupgrade'ować UI-ki nasze, o tyle ile mogę. Z warsztatu chyba nic ciekawego nie mamy. Coś dostaliśmy, Undyne Necklace. Ale to tyle. No i dobra, i potem ruszamy twierdzę i jak się możecie domyślać, to będzie koniec trzeciego rozdziału. I jak do tej pory będzie duża bitwa. Więc będzie się działo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.